Dzień dobry. Cześć wszystkim. Witamy was w podcaście Vogule Poland. W ogóle co myślisz? Odcinek numer? Milion. Skąd wiesz? Nie wiem, strzelam. No czyli nie wiadomo, które jak strzelasz, tak? Dobra, w ogóle to trzeba następnie przeprosić za dźwięk. OMG, słuchajcie. W sensie nie wiemy nawet jaki będzie dźwięk, ale pewnie gorszy. Słuchajcie, bo nam się zepsuł nam się mikrofon. Na wyjeździe. Zanim nam się zepsuł mikrofon na wyjeździe w Barcelonie, zamówiliśmy już lepszy professional mikrofon, ale on będzie dopiero po tym, jak wrócimy do Polski. Także... Ale dzisiaj była przygoda. Przygoda była? No więc możesz wspomnieć o niej. Wspomnieć. Jak byliśmy w Sitges, będzie wideo vlogu naszym. Tak, pojechaliśmy do miasta Barcelona, to będzie wszystko we vlogu. No i ja tak sobie sprawdzam maila, patrzę. Numer przewozowy ze sklepu, w którym zamawiałem mikrofon. Numer przewozowy. No, a ja się umawiałem tak z panią, bo ten mikrofon jest sprowadzany do Polski, do tego sklepu. I ten sklep dopiero w Polsce, jak otrzyma mikrofon skądś tam, wysyła do mnie. I umawiałem się... Jest tak dobry mikrofon, że w Polsce po prostu takich nie ma. Serio. Tylko żebyście po prostu pięknie mogli słyszeć wszystko. Naprawdę, wszystko dla was. I słuchajcie, ja do tej pani... I umawiałem się z tą panią, ona mi wszystko wytłumaczyła i powiedziała mi: pani kochana, zróbmy tak, bo my będziemy na wyjeździe, nikt nie odbierze tej paczki. Zróbmy tak, że jak do was ten mikrofon dojdzie do Polski, to pani do mnie napisze maila i powie: hejka, jest mikrofon, jak wysyłamy? I ja wtedy pani powiem, na jakim jesteśmy etapie, kiedy wracamy, czy już jesteśmy, i wtedy dogadamy termin. No brzmi super. Pani kochana mówi: nie ma problemu, tak zrobię. Ale kochana. Pozdrówki, kiski, buziaczki. No i jakby wszystko jest cacy, jakby wiecie, koń zwalony, pizka do grasów jechała, wszystko jest okej. No i dzisiaj dostaję list przewozowy. A skoro jest list przewozowy, to pewnie w ciągu, nie wiem, 3 dni pojawi się przesyłka, tak? Jak kurier tam ją odbierze, srieże, przewiezie i tak. No i nikt tego nie odbierze, bo za 3 dni nas nie będzie w Polsce. Więc dzwonię do sklepu. Sklep jest spory, więc ma infolinię, więc jest robot. Naciśnij 7, naciśnij 2, naciśnij 0, coś tam, 50, wiecie, tysięcy razy, a my idziemy cały czas na plażę. Udało mi się... W nowym mieście całkowicie. Tak, zupełnie. Przygoda. Więc udało mi się zadzwonić do pana, dodzwonić do żywej osoby, no i pan mówi, że ale o co chodzi? No to ja mu mówię: pani kochana, sytuacja taka i taka. Pani kochana od pana ze sklepu, ja mam wszystko na mailach, panie kochany, powiedziała to i to. Wiecie co, bo wam przed chwilą powiedziałem. No i pan kochany słucha i okazało się, że nie był taki kochany. Zapytał się mnie o coś i nagle mi przerywa i mówi: dobra, to co robimy? Taki wkurzony. No i wtedy już po prostu żyłka pękła i powiedziałem, że drogi panie, nie jesteśmy tutaj koleżankami z podstawówki, że pan będzie przerwał pół zdania i wymuszał na mnie decyzję, bo to wy się wykazaliście niekompetencją i mam to na mailu. A pan niekochany już wtedy tak zszedł z tonu i mówi, że to trzeba znaleźć rozwiązanie. A ja mówię: ale to co pan proponuje jako osoba, która zawiniła w tej historii? No i okazało się ostatecznie, że będzie ten mikrofon na czas naszego przyjazdu. Ale długa historia. Nie spodziewałem się, że to tak rozwiniesz. Naprawdę pięknie opowiedziałem tę historię, naprawdę. No, czyli w skrócie można by rzec, że zakupy dzisiaj były. A właściwie były też zakupy, bo byliśmy... w drogerii. O Jezu, byliśmy w wielu miejscach. Byliśmy w azjatyckim sklepie. Byliśmy w brytyjskim sklepie. To prawda. W azjatyckim. I to wszystko w Hiszpanii. I to wszystko się działo w Hiszpanii. Czyli po prostu total international. Oczywiście kupiliśmy głównie chyba wyłącznie chrupki, słodycze i napoje, więc jakby tak, dużo tutaj nie ma co mówić. Ale jesteśmy cały czas na wyjeździe. Więc tak sobie pomyśleliśmy o tych wyjazdach, co by tutaj o tych wyjazdach opowiedzieć, bo w daily vlogach właściwie wszystko jest. O tym wyjeździe, na którym jesteśmy. Tak. Ale tak sobie były daily vlogi. Wiecie, memories czasami przychodzą jakieś, nie? I na przykład sobie wspominacie jakieś inne wyjazdy i wiecie, to nie jest tak, że my zawsze byliśmy tacy fancy, że jeździliśmy do jakiejś Barcelony, ale na przykład 5 lat temu pierwszy raz gdzieś wspólnie wyjechaliśmy teoretycznie do chałup. Taki był plan. To było dosyć takie spontaniczne. To był jakiś długi wyjazd. Długi weekend chodziło mi. I ja pamiętam, że musiałem sobie załatwić, nie wiem, piątek czy poniedziałek to był. I pamiętam, że pracowałem... Pamiętasz, gdzie pracowałem? w szkole językowej, tak. Tak, jako jakaś taka biurwa. I musiałam powiedzieć, że mój dziadek nie żyje. O Jezu, tak. Ale on już nie żył, więc jakby wiecie, to nie jest... Nie uśmierciłeś go, bo już tak, ale nie po prostu żył. Potrzebowałam dnia wolnego, żeby pojechać sobie na długi weekend. Dobra, umówmy się, kto tego nie robił? Kto kiedyś nie uśmiercił swojej babci, nie był na pogrzebie cioci i tak dalej. Ale pewnie są, ale teraz to zrobią. Już wiedzą, że można. Już wiedzą, że można i że wiedzą, to działa. Że można, i że nikt się nie dowie. Wiecie, to jest najlepsze. Nikt się nie dowie. Tak, bo wiecie o co chodzi, bo nikt jakby nie będzie później badał pulsu twojej babci, czy żyje jednak, czy nie. Więc... No dobra, więc wiecie, musiałem tam odtworzyć minkę smutną i bla bla bla. Dobra. Ale jestem niezłą aktoreczką akurat. Pociągam. Dobra, więc zdecydowaliśmy, że jedziemy nad polskie morze, no bo wtedy tylko na to nam pozwalały jakby pieniądze. I ja nie wiem, dlaczego to wyszło chałupy. To chyba ty. Ty powiedziałeś, że chałupy super pomysł, że chałupy fajne miejsce, że kiedyś byłeś, ja nigdy nie byłem. Tak, bo ja byłem kiedyś w chałupach wiele lat temu, wcześniej i było super, i było ekstra, i był fajny klimat, więc tak pomyślałem. No więc wsiedliśmy do pociągu. Ale nie no, seniora, po kolei. Zanim wsiedliśmy do pociągu, to oczywiście pojechaliśmy tam bez żadnego, nie wiem, noclegu. No tak. Bo... A to było lato. W sensie to był jakiś czerwiec, no więc lato właściwie. No tak. Stwierdziliśmy, że przecież na pewno będą jakieś domy, w sensie gdzieś będą jakieś, wiecie, kartki w oknach czy coś. Tak, jakiś pokój, coś. Ale mnie tknęło, to był mój pomysł oczywiście, żeby na wszelki wypadek zabrać namiot. Tak. Namiot, którego nie mieliśmy. Więc tak. Namiot trzeba było od kogoś pożyczyć. I udało się znaleźć kogoś chętnego, kto by pożyczył namiot taki, bym powiedział, dla pół osoby. O Boże, to była jakaś moja koleżanka. To był namiot dla pół osoby. Ja nigdy nie spałem w tak małym namiocie. To był taki, wiecie, taki po prostu najbardziej basic, myślę, że jakiś namiot z lat 90. No tak, to było coś takiego. Gdzie stawiało się po prostu dwie tyczki, takie po prostu jakieś tyczki, takie pręty. Po prostu tyczki. No rozumiem, proste. Tyczki. Nie, bo czasami się tyczki zginają w tych nowych. Ja kiedyś byłem pod takim bardziej nowoczesnym namiotem i tam tyczki się zgina, tak jakby w takie półkoła. Jesteś jakimś namiotofilem. A tam po prostu była tyczka taka pionowa. I stawiało się dwie tyczki, na to się po prostu zarzucało jakąś płachtę i to było to. I to nawet, ja nie wiem, czy to miało długości 2 metry, więc ja nie wiem, czy po prostu nie trzeba być skulony. I my byliśmy tam we dwójkę. Tak. Znaczy, mieliśmy być. Bo jechaliśmy pociągiem, to był jakiś TLK, bo to był przedziałowy taki, wiecie, z 8 osób. Tak. Wyobrażacie to sobie nas w takich warunkach. I jeszcze tam jest, wiecie, 90 stopni temperatury. Tak, więc próbujcie sobie tę całą podróż wyobrazić. Ty też będziesz, Patryk, sobie wyobrażał, bo ty masz pamięć gołąbka, więc pewnie nie pamiętasz. Nie, pamiętam, co się działo w pociągu. Dobra, więc i to było... Jeszcze jakby mało było szaleństwa. No. To była podróż na całą noc. Bo tak, zdecydowaliśmy się, super pomysł, jechać w nocy z jakimiś obcymi ludźmi w przedziale. Tak, że będziemy mieli cały dzień. TLK, tak, bez żadnej klimy i niczego. No dobra, no więc wiecie, my nieśmiałe dziewczyny, w przedziale prócz nas były dwie panie, tak nie wiem, koło 40, może po 40. Tak. I jeden jakiś mały chłopiec, bym powiedział, nie wiem, z 8 lat, no, może mniej, typowo, może z 5. Czyli zakładamy, że syn jednej z nich i chyba dwie albo trzy. Dwie dziewczyny. Takie bym powiedział, może troszeczkę młodsze od nas. Kilka lat młodsze od nas, ale takie wiecie, dorosłe już, młode dorosłe. 18, nie wiem. No i one siedziały naprzeciwko nas, a tamte panie z dzieckiem przy oknie. No wiecie, na początku tak wiecie, nikt z nikim nie gadał, ale wiecie, robiło się coraz ciepło, później. Zimno, otwierać okna, więc się nawiązały jakieś pierwsze dyskusje. Wydaje mi się, że pierwsza jakaś wspólna dyskusja była taka, że jedna z tych pań paliła papierosy. Tak. I chyba w pewnym momencie, jak już jej się nie chciało chodzić do kibla, czego też robić nie można, wiadomo, to zapytała, czy może zapalić przedziale. Ale ja nie wiem, czy ona zapytała, czy my sami zasugerowaliśmy. Już nie pamiętam dokładnie chronologii, ale na pewno ona paliła przy otwartym oknie i my staliśmy na czatach. A to była ta pani od tego dziecka i tej siostra, to była jej siostra, pamiętam. Siostra, dowiedzieliśmy. Tak, siostra i dziecko jedno z nich. My mieliśmy chyba ruskiego szampana. Tak. Zabranego, a te dziewczyny zaprzeciwka wino białe. Tak. I po prostu jakoś tak one zaczęły to otwierać, ale wiecie, to jeszcze była taka nieśmiałość, więc tak sobie nalewanie, wiecie, za plecami czy coś. Bo wiecie, o co chodzi, tam było cały czas to dziecko, jeszcze tak głupie trochę przy tym dziecku. No my stwierdziliśmy, no dobra, no my też otwieramy i wiecie, i tak po prostu, ale jeszcze wszyscy tak po cichaczu, no i jakoś tak, nie wiem, zaczęliśmy ze sobą wszyscy gadać, tak. Nie? było bardzo miło, później, wiecie, papieroski przy tym oknie, winko, champagne, w ogóle przedział zabawy. Dziecko było, od razu wam powiem, zachwycone. Zachwycone było, to była po prostu noc jego lepsze życia niż kolonie. Naprawdę. Wszystkie. Tak. Te dziewczyny super też, oczywiście skończyło się picie, ale chodził wars jakoś w środku nocy i, tak. Wpadliśmy na pomysł, żeby zapytać kolesia z warsa, czy ma piwo, a to wiecie, to nie było piwo wtedy. No. Ja nie wiem, czy to wszędzie nie było piwa. Znaczy, no nie sprzedaje, na pewno taki wózek nie sprzedaje, ale okazało się, że ma jakiś z Lidla czy z Biedronki. Na lewo. Ciepłe, po prostu jakieś takie lidlowskie, piwo biedronowskie, Lidl, najgorsze, takie Lidl, co kosztuje z 90 groszy i on chyba za 5 zł sprzedawał za sztukę. Za puszkę, no. No ale już wiecie, był fan, więc wiedzieliśmy jakby... Ale wiecie o co chodzi, on nawet się specjalnie nie krył, on po prostu miał oficjalny wózek i w środku tego wózka zakryte było jakoś ścierką czy tak, coś takiego. Tak, coś takiego, więc on jakby na pół legalu. No był pewien, tak. Przygotowany przecież, tak. No to jest dzień jak co dzień. Więc jakby zaczęliśmy pić te piwska. I pamiętam tylko, że biegaliśmy po korytarzu, a jakby wiem, ja wiem, ale jakby proszę zwrócić uwagę, że to było 5 lat temu, byliśmy młodsi, głupsi. Biegaliśmy po korytarzu a nie tylko my, ale z tymi dziewczynami. Te panie odpuściły, ale biegaliśmy po korytarzu na pewno w pociągu TLK. Tak. I później już nie pamiętam, właściwie chyba mi się film urwał i jakoś tak poszliśmy spać. I się obudziliśmy z kacem kilka godzin później, dosłownie, nie wiem, ze 3, bo to było, dojeżdżaliśmy nad ranem, nie? No... I wysiedliśmy tacy, wiecie, skacowani w najgorszym stanie. W sensie my sami, bo te dziewczyny chyba troszkę wcześniej wysiadły jakoś czy coś. Gorąc okropny. Pozdrawiamy was dziewczyny i panie też i tego chłopca. I chłopca też. I tego konduktora, co piwa nam sprzedał. A też, tak. Dobry biznes. Wysiadały tych chałupach, wiecie, skacowani. Ja nie wiem, nigdy tam nie byłem. Jest rano, jest lampa, totalne słońce. Myślę, że jakaś 6 nad ranem, tak, może 5 i idziemy po prostu jak takie dwa zombiaki ulicą jakąś. Licząc na to, że pojawi się nagle przed nami jakiś domek. Dywan jakiś czerwony. Tak, i zamieszkamy tam, wiesz co chodzi. Jak teraz o tym myślę, to byliśmy skrajnie po prostu beznadziejnie, po prostu, nie wiem, naiwni. W skrócie nie było żadnego noclegu w chałupach. What a shock. Ale widzieliśmy, że jest pole namiotowe, więc poszliśmy na pole namiotowe i okazało się, że na polu namiotowym nie ma miejsca. Tak. Nie było skrawka ziemi. Więc nie mieliśmy gdzie zamieszkać. Więc pamiętam wtedy, że poszliśmy do sklepu, kupiliśmy parówki i bułki i usiedliśmy nad brzegiem wody. Tak. I to nawet nie plażowej, bo to był jakiś dziwny brzeg betonowy czy coś takiego. Tak, pamiętasz? Coś w tym stylu. To było bardzo dziwne. No i tam zjedliśmy parówki i bułki. No i wtedy stwierdziliśmy, no dobra, no to albo się zabijemy, albo nie wiem, spróbujemy pojechać na Hel, który jest większy i tam jest powiedzmy więcej opcji. Pojechaliśmy na Hel. Wsiedliśmy do kolejnego pociągu. Tak, więc dotarliśmy tam jakoś 11, 12. Pamiętam, że poszliśmy do jakiejś karczmy i ty zacząłeś walić kielony, bo już miałeś dosyć. Tak, już miałem absolutnie dosyć. I oczywiście nie znaleźliśmy żadnego noclegu w chałupie, ale znaleźliśmy pole namiotowe. Tak. Gdzie okazało się, że jest jedno miejsce. Ostatnie miejsce. Jeden skrawek ziemi malutki, jakiś pod drzewem nawet okazało się, ale my tam chyba chcieliśmy na 3 noce, a tam było chyba na jedną tylko i że musimy sprawdzić po jednej nocy, czy możemy tam zostać. Tak. Wiecie, co jakiś obłęd. Więc my tacy wiesz, pani dobra, pani tak, jedzie. Już wiesz, mamy dosyć tego już piekła. Już po prostu nic więcej nie potrzebujemy. No to później piekło rozkładania tego namiotu. Okazało się, że to było przy jakimś chodniku to miejsce. Tak, przy przejściu. I okazało się, że pod jakby wierzchnią warstwą ziemi był beton. Więc wbicie tych, jak to, śledzie. O, no. Śledzi od namiotu w ten beton, no jakby... Ciężko, możecie sobie to wyobrazić. Więc ten namiot był w takim stanie, nie dość, że był mikromały, to jeszcze był tak wbity, że właściwie wiesz, tam lekko ja nie wiem, jak to po prostu, jak to jest możliwe, ale no dobra. Mieliśmy sąsiadów. Mhm. Sąsiedzi, to była para, oczywiście heteroseksualna, ponieważ inne nie istnieją. I oni... Chyba byli, nie wiem, jakoś... Nie wiem. Oni chyba się starali o dziecko. Chyba tak, bo słyszeliśmy to wszystko. Słyszeliśmy, tak ze byliśmy, 2 razy, mi się wydaje. Jeśli urodziło się dziecko, to czujemy się również ojcami tego dziecka. Tak. Byliśmy w tym wszystkim. Więc było ciekawie. No i co jeszcze tam się działo ciekawego? A deszcz pamiętasz? O, pamiętam deszcz. Spadł deszcz. Zastanawiałem się, czy coś jeszcze takiego się działo, ale już widzę, że idziemy z grubej rury. Spadł deszcz. Deszcz spadł w środku nocy, jak już spaliśmy. Spaliśmy. Bo jakby, znaczy samo spanie było koszmarem, bo tak, jakby było tam strasznie mało, wąsko. Jakiś... Tak. Ten, kto bywał pod namiotami, to też wie o tym, że po prostu nad ranem jest totalny zaduch, tak? Tak. Może te nowsze namioty mają jakiś przepływ powietrza, ale ten, jak wspominałem, był, myślę, może nawet z lat 80. No, jakiś był straszny, stary. No, ale innego dnia nie mieliśmy takiego zaduchu, ponieważ obudziliśmy się w środku nocy, gdy była totalna burza. My byliśmy pod drzewem, przypominam, więc byliśmy pewni, że się zawali na nas. Tak. Strasznie padało. Te namioty powinny być teoretycznie chyba przeciwodporne. Przeciwodporne? A jak się nazywa? Wodoodporne. Wodoodporne albo przeciwdeszczowe. Tak, o, widzisz, chciałam połączyć. Przeciwodporne. Namioty powinny być przeciwodporne, ale jako, że ten namiot był, nie wiem, może nawet z lat 70. Na pewno nie był przeciwodporny. Nie był przeciwodporny. Mało tego, że nie był przeciwodporny, no to jako, że spaliśmy na tym betonie i ciężko było wbić te śledzie, to on zaczął się załamywać na nas w środku nocy w trakcie burzy. Wiecie, wyobraźcie sobie, że macie, jakby on naprawdę był niski, więc jakby to wszystko było tuż nad naszymi głowami, tak. I widzicie, jak to wszystko się tak pochyla, ten środek, ta woda, te boki, bo ta woda się zbierała w środku, tak. Nie? Więc to się, dzięki temu się to wszystko pochylało i my tacy, wiecie, co robić, nie? Właściwie co robić? No. Chyba już czas się przeżegnać, tak. I tyle, no bo wyjdziesz co? No to zginiesz, zostaniesz, tak. Zginiesz. No uznaliśmy chyba, że lepiej zostać, nie? I chyba poszliśmy spać. Wydaje, bo stwierdziliśmy, śpi słodko aniołku, tak. Nic z tego więcej nie będzie, przynajmniej próbowaliśmy, no ale jakoś wiesz, Bóg tak chciał, że nie, złego licho nie bierze. To prawda. To jest dowód na to, dlatego nie martwimy się o, wiecie, możecie spokojnie żyć, wiedząc o tym, że dożyjemy do setki jako takie obrzydliwe zgredy oceniające wszystkich. Tak. No i chyba było jakoś, ja nie wiem, wtedy było jakieś, chwilę pospaliśmy, tak z kilka godzin, coś, jak się zaraz zrobiło widno i musieliśmy jakoś suszyć, to wszystko było mokre. Wszystkie ubrania, wszystko ale nawet mokre. Nie wiadomo było w czym suszyć, bo jakby nie mieliśmy żadnych suszarek, ani nic. Tak, a to było pole namiotowe, więc... Co prawda nie zabraliśmy dużo rzeczy, no bo to było, wydaje mi się, że to było za 3 noce. Tak. No i co? Jak to się skończyło właściwie? Właśnie nie pamiętam. Mi się wydaje, znaczy zostaliśmy, bo oni po tej jednej dobie się zapytaliśmy, czy możemy. Okazało, pani powiedziała, możecie. Ale widzisz, bo to się później wydarzyło. Ten sztorm nie był pierwszej nocy. Nie był. Czyli gdybyśmy nie zostali tam, no, to może, wiesz. Ale gdybyśmy mieli wtedy zostać? Nie wiem właśnie. No właśnie. Nie wiem. No nie wiem. Ale zostaliśmy, mieliśmy przygodę życia, myślę. Tak. Nigdy nie wróciliśmy pod namiot, to oczywiście więcej nigdy nie wrócimy. No, pewnie just nie. In case, mówię, gdyby ktoś był ciekawy. No i właściwie tak chyba musiało już zostać. No, jeżeli przeżyliśmy taką przygodę na jakimś, powiedzmy, początku naszej znajomości, no to... To już wiedzieliśmy, że jesteśmy przeklęci. Wiedzieliśmy, że już gorzej być nie może. No. Nie? Teoretycznie, ale nigdy nie wiadomo. Proszę los. Tak. No dobra. Dobra, i tym kuszeniem losu dziękuję wam bardzo za wysłuchanko. I co? Dajcie znać, jak tam wasze przygody namiotowe. Może właśnie. Ktoś nas przybije na przykład. Właśnie. Ja myślę, że to jest, wiecie, wszystko jest możliwe. Never say never. No właśnie. No. Pa!